tytuł kursu – roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Moduł – klasyfikacja urządzeń gazowych. Temat – klasyfikacja urządzeń gazowych. Dzisiaj przedstawię Państwu urządzenia gazowe dostępne w naszym sklepie. Urządzenia gazowe możemy podzielić na przykład ze względu na przeznaczenie ich użycia. Na tym dziale znajdziecie Państwo urządzenia przeznaczone do gotowania, smażenia i pieczenia. Mamy tutaj kuchnię KGP, czyli urządzenia do gotowania i pieczenia o łącznej mocy cieplnej do 11,5 kW. Zaraz obok leżą opiekacze RG oraz rożna i grille gazowe. Idąc dalej naszymi regałami zauważymy piekarniki gazowe PG, czyli urządzenia do pieczenia o mocy do 3 kW. Na samym końcu działu stoją kuchenki gazowe KG o łącznej mocy do 8,5 kW. Kuchnie gazowe są najczęściej spotykane w polskich domach. Posiadają standardową płytę kuchenną z palnikami gazowymi oraz gazowy piekarnik. Są zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem, nie tylko jeśli chodzi o cenę samego urządzenia, ale też i koszty eksploatacji. Gaz stanowi nadal najtańsze źródło energii. Jedynym ograniczeniem może być jedynie brak dostępu do sieci gazowej. Jeżeli zdecydujemy się na kuchnię gazową, musimy pamiętać, iż jej ustawienie nie jest zupełnie dowolne. Kuchnia taka musi być ustawiona co najmniej 50 cm od okna, gdyż podmuch wiatru mógłby zdmuchnąć płomień w ten sposób, tworząc niebezpieczeństwo ulatniania się gazu. Dodatkowo pomieszczenie, w którym instalujemy kuchenkę, musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących pomieszczeń, w których jest używany gaz. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.